śmierć, pogrzeb. Po to, żeby stworzyć nową epokę, epokę zmartwychwstania, która to epoka jest epoką jakby nadziei, bo w tej chwili przecież nie żyjemy pełnią zmartwychwstania, żyjemy nadzieją zmartwychwstania, chorujemy, cierpimy, umieramy, wciąż grzeszymy, chociaż grzech został pokonany, śmierć została pokonana, cierpienie zostało przeistoczone, ma inne walory. Twardy ludzki los został przemieniony, wszystko zostało zmienione przez Boga, przez tą wielką ingerencję miłości. Ale wciąż to wszystko, co jest grzechem, co jest słabością moralną, co jest śmiercią, co jest cierpieniem, to wszystko jeszcze trwa, bo zmartwychwstanie jest dopiero związane z drugim przyjściem Chrystusa, z drugim adwentem, ostatecznym adwentem, na który to adwent czekamy. Spójrzmy jednak na ten właśnie pociąg, który pędzi, pociąg historii ludzkości, na ten moment, w którym żyjemy, na czasy, w których żyjemy. Są to czasy zagrożenia dla rodziny. Są czasy trudne pod tym względem. Ludzie są za bardzo przerażeni w tej chwili kryzysem euro, tym załamaniem się jakby tych wielkich obietnic związanych ze wspólnotą europejską, to co się dzieje w Grecji, Hiszpanii, Portugalii, na Węgrzech, a i w Polsce, te zadłużenia, wszystko budzi lęk o same losy wspólnoty europejskiej. Ale za tym idzie jakieś straszne, straszne pogrożenie się w materializmie. Lęk człowieka o istnienie, o byt, o emeryturę, o pieniądze, o to, czy się opraca, czy się da żyć, czy w ogóle jest możliwe wyjście, czy katastrofa. Ludzie tracą ufność. Kultura dzisiejsza jest tego rodzaju, że człowieka jakoś się upokarza. Na pewno demon materializmu jest potężny w dzisiejszym czasie. Ale wydaje się, że jeszcze groźniejsze jest to, co przychodzi. To, co się nawet zaczyna określać kulturą gendrę. Właśnie tym zagrożeniem rodziny, małżeństwa. Nowe pojęcie wolności. Formalnie zaczyna się mówić w niektórych środowiskach wielkiej Europy o wyzwoleniu człowieka, właściwie o płci. A więc wolna przestrzeń dla homoseksualizmu, dla wszelkiego rodzaju gatunku feminizmu, dla tego wszystkiego, co jest sprzeczne z rodziną. Rodzina według tego kierunku jest zniewoleniem, a nie pomocą
małżeństwo sensu nie ma. Wolność od płci, wolność. Nie ma tego jeszcze, bo ludzie tragicznie i mądrze służyć się bronią. Chyba do tego nie dojdzie, ale odpryski tego liberalizmu, tak daleko idącego, tak potwornego, są w dzisiejszej kulturze. Czy w odkulturze. I to budzi pewien lęk. Pewnie, że nie wolno się nam tutaj dać przerazić tym wszystkim i wielkim niby opinią tego świata i poddać się temu, że to musi przyjść. Chyba ludzkość się obroni przed tą okropną cywilizacją jakiegoś zrównania płci, odejścia od rodziny, od małżeństwa, od seksualności. Przecież Bóg powiedział mężczyznom i niewiastom, stworzył człowieka, stworzył ich, nawet w Biblii, na samym początku. Uważamy, że ludzkość się obroni przed tym. Niemniej jednak, jak powiedzieliśmy sobie, jakieś przejawy, odpryski tej okropnej filozofii są obecne. Na to wszystko, cóż my mamy? Słabość dziecka Bożego, tajemnica krzyża. Ale ta tajemnica słabości, wyniszczenia prowadzi do wywyższenia. Ponieważ się uniżył, Syn Boży przyjął słabość, stał się słabością, dlatego jest wywyższenie. Ponieważ cierpiał, został zniszczony okrutnie, straszną śmierć. Jest zmartwychwstanie, nowe życie, nowe stworzenie. I trzeba, byśmy to widzieli. Przedziwna, przedziwna słabość Boga. Święty Augustyn powie, stworzyła się wszechmoc Boga, ale zbawić się, czyli ocalić słabość Boga. Tej słabości się trzeba uchwycić. Nie tracić też musimy wiary w człowieka. Nie wolno nam stracić wiary w człowieka, że on jednak jest niezniszczony przez grzech. On nie jest zniszczony. Do końca nie jest zniszczony. Tak pięknie święty Tomasz z Akwinu w jednej z kwestii udowadnia, że najstraszniejszy grzech nie niszczy człowieka do końca, nie pobiedzi. Bo choć moralnie się bardzo człowiek może zagubić, popaść w straszne grzechy, to jednak nie traci rozumności. Żaden grzech nie niszczy rozumności człowieka. Czyli nie niszczy człowieka do końca. Najstraszniejsi, powiedzmy, tyrani, zbroniarze, niszczyciele ludzi, tych, których teraz nieraz pokazujemy palcem, nazywamy po imieniu. Wydaje się, że tyle tam zła, że tam właściwie nie ma dobra. Nawet oni nie są zniszczeni przez zło do końca. Zawsze trzeba człowieka wierzyć w jego rozumność, jego moc wewnętrzną. Trzeba byśmy się jakoś
takich czasach grozy wobec małżeństwa, rodziny, jednak pocieszali tym. A i takie konkrety, choćby na gwiazdkę, to co mamy, że jednak tej Polsce krzyż obroniono, chociaż tak niektórzy krzyczeli. I ludzie, którzy się wydawało, że są jakoś liberalni, mówią, no przecież nie może mniejszość zagrażać większości, bo to jest niesprawiedliwość. Mniejszość ma prawa, by istnieć, ale ona nie może być zagrożeniem dla większości, dla innej, choćby nawet mniejszości, ale inności, niż jest sama. Na pewno na gwiazdkę to oświadczenie jest Sejmu jakąś radością, że przecież ludzie będą rozumieć swoje powołanie, swoją wiarę, że będą bronić. A i to, że nie zebrano, żeby poszerzyć ustawę aborcyjną, nie zebrano odpowiedniej ilości głosów. Tam na 100 tysięcy, 30 tysięcy. Ludzie jednak nie śmieli. Może dlatego, że święta się zbliżają, że Dzieciątko, że Maryja, że Święta Rodzina. Ale fakt jest faktem. Wydawało się z takich popularnych ankiet, że to zło pójdzie dalej, że rzeczywiście prowadzi się jeszcze gorszą ustawę. Przecież ta nie jest idealna, ale jakoś jeszcze broni tego życia. Więc wiara w człowieka, wiara, ona powinna też nam towarzyszyć. Przede wszystkim jednak trzeba uklęknąć przed tajemnicą wcielenia Boga. Tajemnicą wcielenia odkupieńczego. Wcielenie odkupieńcze. Związane z odkupieniem. To, co błogosławiony Jan Paweł II tak obrazowo przedstawia, że przecież jak się Pan Jezus rodził już, to już rosło drzewo, które później ścięto, żeby z niego zrobić krzyż. Bóg przyszedł, przyszło to śliczne dzieciątko, nie po to, żeby człowieka podnieść i ludzką naturę wywyższyć, tylko przyszło po to dziecię, żeby umrzeć w okrutny sposób i spalić ludzki grzech. Swoją wielką miłością zadośćuczynić za ludzki grzech. Niech nasze myśli będą więc myślami jakby pokoju. Tym wszystkim trzeba tak powiedzieć, róbmy co się da w naszym tym powołaniu doradców życia rodzinnego i obrońców życia rodzinnego, stowarzyszenia prorodzinnych, wspólnota prorodzinnych, grupy prorodzinnych, róbmy co się da, róbmy więcej trochę. Trochę więcej, trochę więcej. Stać nas na więcej. Właśnie w tych wszystkich dziedzinach stać nas na więcej. I wtedy owoce będą wspanialsze i ta nowa ewangelizacja, którą podejmujemy, ona najbardziej musi być podjęta w wymiarach życia
właśnie małżeńskiego, rodzinnego, nową ewangelizację trzeba jak najbardziej skierować ku walce o życie, ku naprotechnologii. To też będzie wiadomość miła, że powołujemy tutaj i naszym Caritas, też naprotechnologię, Polska cała pod tym względem się rusza w wymiarze Caritas. Ono się zabiera też do ratowania rodziny. Jakie to ważne, żebyśmy nie in vitro, ale naprotechnologię widzieli. Również tu na Częstochowie, no zabrano nas okrutnie, zaprotestowaliśmy. Akcja katolicka, kurwia, list, który był czytany na początek Adwentu. Młodzież doskonale, młodzież, KSM-u. Zaprotestowaliśmy przeciwko temu, co Urząd Miasta Częstochowy postanowił jako pierwszy. Zabolało nas to ogromnie, że miasto, które jakby z powołania jest na przedzie, na czele, stolica duchowa Polski, chce być na przedzie cywilizacji śmierci. Bo przecież działania in vitro są wyrazem działania cywilizacji śmierci. Na cenę śmierci, niszczenia życia, ratowanie życia rodzinnego, małżeńskiego niektórych. Na pewno i to, że jakoś zostało to trochę wstrzymane, trzeba się modlić o to, żeby Rada postanowiła inaczej wszystko czynić, żeby się zmobilizowała ta większość. Szkoda, że nie są dość zgodni. Możemy przegrać, jeśli niektórym z tych bardziej przecież kierunków idących ku prawicy choćby będzie więcej myślenia, trzeźwości. Taka jest gwiazdka rodzinna tutaj w naszym środowisku. Dziecko przychodzi, Bóg się rodzi, wcielenie Boga pisze, odpowiedź Maryi. Jaka wielka, jaka wspaniała, jak kochamy Maryję za tą odpowiedź. Bóg żąda bowiem odpowiedzi ze strony człowieka. Jego miłość jest tego rodzaju, zresztą do natury miłości należy poszanowanie wolności. Miłość boska jest tego rodzaju, że tam nie ma ingerencji gwałtownej, przeinaczania wolności. Tam jest apel do ludzkiej wolności. Tam, to znaczy we wszystkich naszych dziedzinach, do naszego sumienia, serca, do naszej istoty, zawsze idzie apel Boży. Apel szanujący naszą wolność. I zawsze jest to, oto stoję u drzwi i pukam błogosławiony, kto mi otworzy. Nikt tak pięknie otwarł Bogu drzwi jak Maryja, nie tylko swojego osobistego serca, ale my wierzymy, że cała ludzkość była obecna w niej. Ona otwarła się w imieniu wszystkich ludzi na wcielenie Boga. Dlatego ją kochamy i dlatego jej się dzisiaj szczególnie oddajemy i zawierzamy. Przybądź nam miłościwa Pani.
ku pomocy i wyrwij nas z rąk nieprzyjaciół moc. Amen. Wierzę w jednego Boga. Módlmy się. Wszechmogący Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek wiecznego zbawienia. Spraw niech nasza gorliwość wzrasta w miarę zbliżania się święta, abyśmy godnie obchodzili tajemnicę narodzenia Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Przynajmniej dwa razy w roku były wspólnie przeżyte Eucharystie, wspólnie spożyte posiłki. Zawsze odczuwaliśmy ogromną sympatię, radość z tych spotkań, troskę, ekscelencję i zawsze zapewnienie było o modlitwie. Na dalsze lata życia życzymy jak najobfitszych łask od Pana. Bóg zapewni. W imieniu Rady Ruchu Stowarzyszeń Bractwa Archidiecezji Częstochowskiej chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność za Twoją posługę na tym forum i podczas tej Eucharystii 15 Forum Rady Ruchu, ale też jednocześnie za wszystkie lata tej posługi, Twoją obecność, modlitwę, wsparcie we wszystkich naszych zapłać za te piękne obietnice modlitwy na razie właśnie ta modlitwa, która jest potrzebna każdemu człowiekowi, jak i biskupowi zawsze, na największym stopniu z racji na tę odpowiedzialność, żeby tym bardziej dostąpił miłosierdzia i przebaczenia. Wszystkim dziękuję za pracę, za tę gorliwość waszą. Nieraz wyrażałem żal, że nie ma was więcej podobnych, ale wyście nie widzieli, że ilość nie taka, która by mnie w pełni satysfakcjonowała. Za to jakość była bardzo miła. Bóg zapłać za tą jakość. Wszystkie. Wszystkim niech Bóg błogosławi, życzę miłych świąt i dobrego roku. Pan Bóg jest z nami, po nas będzie trzech niósł na plecach, na skrzydłach, jak mówi psalm, poniesie nas do tego wody. Ale z wami i z duchem Twoim.
Święto Panu Chrystus.